Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Jan Stawarz to jeden z najbardziej znanych i poważanych historyków w powiecie myślenickim. Od kilkudziesięciu już lat zaraża swoją pasją oraz zamiłowaniem do tej nauki kolejne pokolenia myśleniczan. Pomimo sędziwego wieku, nadal z wielkim zaangażowaniem oprowadza on liczne grupy tutejszej młodzieży, odkrywając przed nimi wiele zapomnianych, a jak się okazuje, ważnych miejsc w historii ziemi myślenickiej. Jedną z takich perełek, o których przy okazji wycieczki z uczniami zespołu szkół imienia Andrzeja Średniawskiego opowiedział nam pan Jan, jest cmentarz choleryczny na Bukówce, nieopodal Zakopianki. Jesteśmy u podnóża Dalinu. Na takim wzniesieniu, które nazywa się Bukowiec. I w tej nizinie, w tym zapadlisku był teren wykorzystywany na cmentarz. Tutaj na tym ciągu, takim paśmie ciągnącym się od Góry Bożęckiej przez Szubienną znajduje się dużo pamiątek. Są pamiątki takie z bardzo odległej, prawie że geologicznej przeszłości. Tu bowiem znajdowano rudę żelazną w Bożęcie i tutaj są miejsca, w pamięci oznaczone jako te dawne kopalnie lub miejsca poboru tej rudy. I w tym miejscu, w tych sztolniach, wykorzystywano to miejsce do pochówków w czasie epidemii. Bo to było takie dziwne, dzikie miejsce. Po prostu ludzie epidemicznie takich skażonych odsuwano od siedlisk takich zwartych. I tu, ponieważ to było pustkowie po tej dawnej sztolni, po tych kopalniach, więc tutaj przeznaczono na takie pochówki. Tutaj znajdują się resztki nagrobków dawnych, także nisze zapadliska z tych mogił zbiorowych, których jest tu bardzo dużo. Teraz przejdźmy troszkę dalej. No niektóre widocznie jakieś bogatszych mieszczan mają taką ornamentykę wchodzącą w jakieś pojęcie sztuki. W czasie różnych epidemii byli tu nagle chowani. Takie epidemie przeszły przez Myślenice między innymi w latach około 1806-1808. Wtedy ponoć panowała taka ospa. Tu są pochowani także około 600 ofiar z okresu 1831-1832. To wtedy panowała cholera, tu dominowała na tym terenie. Są poźnienia, jest w tej chwili sporna wielkość pochówków z 1846-47, kiedy wskutek tyfusu ludzie umierali po prostu masowo. Według księdza autora Bukowskiego, autora monografii,
Podaje się, że tam było ich 1200. Są źródła, które zwiększają, że te 1500, tak czy owak, jeżeli przymierzyć to do stosunku ludności, jaka była wtedy w Myślenicach, to był to bardzo poważny wyłom w tym, znaczy wśród mieszkańców. Tym miejscem, choćby jako pamiątką historyczną, nikt się nie dotykał. Ponieważ jest tu taki masowy cmentarz, za przykładem niektórych parafii, na przykład w Czebuni, czy jeszcze innych, gdzie się urządza procesje w dniu święta zmarłych, tu nie robi się nic. Jak widać, mogiły na XIX-wiecznej nekropolii są zaniedbane, a w okolicach cmentarza brakuje choćby odpowiedniego oznaczenia. Warto by osoby w naszym mieście i powiecie, które mogą mieć wpływ na zmianę tego stanu rzeczy, nie zapominały, że pamięć o przodkach jest naszym obowiązkiem i nie szczędziły funduszy na odrestaurowanie cmentarza cholerycznego. Warto bowiem, by spoczywające tam ofiary licznych epidemii, którym nie zapewniono odpowiedniego pochówku, choć po 200 latach doczekały się należnej im przecież godności. Może dzięki temu uda się zapewnić im spokój w życiu wiecznym.